Pierwsze rozgrzewanie wędzarni, przepalanie. Temperatura powolutku rośnie, zaraz będzie 40 stopni w środku. Dymek już jest, piękny dymek. Kijek przygotowany do wędzenia. Jak się wszystko ładnie wypali, wygrzeje, to będziemy wstawiać. Jak tam ogionek, na razie wrzuciłem takiego drobnego. Zaraz wrzucę normalnego. Normalne jakieś polanko większe. Idę z tym moim bałaganem tu powalczyć. Tutaj mamy jakieś takie, może być sosnowe, nie wiem. O, ale to jest na pewno akacja. I taka jest fajna, mała. To myślę, że będzie tam idealnie pasować. Wrzucimy, o, bo to się już wszystko ładnie tutaj, wszystko tu się ładnie wypaliło. A, powinno się rozpalić. No i zaczynamy wędzenie. Temperatura na wędzarni, na razie ją rozgrzewam, także bez dymu. Temperatura na wędzarni teraz mamy 90 stopni. Dobrze, niech ona się nagrzeje, niech się wypoci dobrze. Drzewko już naszykowane, synuś tam może rąbi ostro. Szyneczki się tutaj oto właśnie suszą. Szyneczki, tutaj mamy serki oscypkowe. Popowieszane ładnie, ozdoba domu. Serki, jak tylko temperatura spadnie, będziemy wrzucać do wędzarni, bo już jest wygrzewana jakiś czas. Drzewem będziemy wędzić gruszkowym. Na drzewie gruszkowym będzie dymek. Przygotowany wcześniej. Wędzarnia się grzeje. Temperatura powoli spada. Muszę troszeczkę szybciej, trochę muszę przymknąć, bo na razie jest 90 stopni i zamiast spadać to mi rośnie. Troszeczkę ją jeszcze przymkniemy. Niech sobie na spokojnie. O, niech się teraz temperatura na spokojnie opuszcza. Można nawet troszeczkę ją otworzyć. O tak. O tak, dymek sobie leci. Fajnie. Podłożymy, żeby troszeczkę ten dymek miał gdzie wylatywać. O, już widzimy, że temperatura spada. Powolutku spada, cały czas ładnie spada. Dobra, będziemy wrzucać. No i czas wrzucać serki. Serki już tutaj sobie wiszą. Zabieramy jeden, zabieramy drugi. One sobie fajnie wyschły. Tutaj tu jest trzeci i tutaj mamy czwarty. Zabieramy serki powoli. O, tam się wędzarnia się kopci ładnie. Powolutku będziemy wrzucać. Pokażę wam, jak będę wrzucał. Już serki są wrzucone. Mamy godzinę 15:18, czyli tak myślę, że około 3 godzin im wystarczy. Zobaczymy po dwóch, jak one wyglądają. Musiałem troszeczkę otworzyć, bo temperatura spadła do 60 stopni. Niech się to troszeczkę rozpali. Tutaj się ładnie dymi. Teraz mamy o nawet 50 stopni. No, niech troszeczkę się tutaj nagrzeje. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No i co? Pilnować temperatury i za jakiś czas wyciągniemy, zobaczymy. Mamy już ponad 1,5 godziny wędzenia serków. Temperatura jest
jakieś 65 stopni, czyli jak na serki jest ok. Myślę, że to będzie ten moment, kiedy będziemy je wyciągali. Zobaczmy, jak wyglądają. O, ładnie, fajnie, dużo dymu, super. I nam się ujawniają nasze serki. Tak wyglądają sypki, uwędzone. Tu już jeden się kroi. Proszę bardzo, bez siateczki. Wygląda bardzo ładnie. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Jeszcze jest ciepły, dlatego tępym nożem idzie to jak idzie, ale wygląda super. I kochani, właśnie sobie wrzuciłem schabiki do wędzarni, ale z otwartymi niedźwiczkami, temperatura około 50 stopni, żeby sobie obsychały laki, odejść. I teraz one sobie schną, ładnie sobie wysychają, obsychają i jak tylko ładnie obeschną, to będziemy je wędzić. Także jak będę podkręcał temperaturę, jak będę zaczynał wędzenie, to Wam pokażę. I mamy już godzinę 21:24. Schabiki już praktycznie są zrobione. Można powiedzieć, że są zrobione, jeszcze troszeczkę je podgrzałem tak mocniej. Podniosłem temperaturę na 85 stopni. Ciężko było podnieść temperaturę na 85 stopni, bo na dworku mamy, że tak powiem, kilka stopni, tylko 2-3 stopnie dzisiaj. Ciężko było to zrobić. Otworzony piecyk na maksa, żeby był cuch, otworzona wędzarnia, troszeczkę uchylona. Dzięki temu osiągnęliśmy taką temperaturę, osiągnąłem. Teraz już się drzewo wypaliło, już schaby są praktycznie gotowe. Już temperatura spadła, nawet teraz koło 60 jest. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. No, schabiki są już ładne, brązowiutkie. A, już są dosyć sztywnawe w środku, także myślę, że to już jest świat. Wszystko po prostu uwędzone. Zastosowałem taką owiewkę, bo środkowy mi po prostu robił się ciemny za szybko. Musiałem zastosować coś takiego, ale chyba się sprawdziło i chyba to by było na tyle. Schabiki uwędzone, jak przekroję, to Wam pokażę, zobaczymy, co z tego wyszło. Mam nadzieję, że wyszło ok. No i kochani, szyneczki uwędzone, szyneczki, schabiki są sparzone, także myślę, że taki schabik sparzony wygląda fajnie, fajnie się kroi, także miło będzie świętować przy takim schabiku. Wszystkiego najlepszego, kochani, na święta, zdrowia i wspólnych, szczęśliwych chwil. Siema.